Witam wszystkich serdecznie na moim kanale. To będzie odcinek typu poradnik, ale dla nowych graczy. Raczej wszystkich, których mam tutaj w liście subskrybentów, no raczej to nie jest dla tych osób, ponieważ one już grają. Dlatego zaczynamy. To będzie Fortnite od podszewki. Mamy Fortnite'a, odpalamy Fortnite'a. Jak ściągnąć, każdy wie, ściągamy go z epicgames.com, ściągamy launcher Epic Games, potem ściągamy Fortnite'a z tego launchera. Fortnite jest grą darmową, ale jest też tryb ratowanie świata, który pozwoli nam farmić V-dolce, czyli walutę w Fortnite'cie. Waluta przydaje się na skiny, na zbieraki, na lotnie, na plecaki, na takie rzeczy. I to jest tylko i wyłącznie ulepszenie kosmetyczne. Czyli te skiny i tak dalej to są ulepszenia kosmetyczne. Tak samo jak w innych grach typu w LoLu, w CS-ie i tak dalej są różne skiny. To jest tak samo w Fortnite'cie. Nas obchodzi tryb Battle Royale. Wchodzimy do lobby. Jeżeli włączymy Battle Royale, wchodzimy do lobby. Tutaj w tym lewym kącie, w lewym narożniku, jak to można powiedzieć, mamy swój poziom, swoje logo, które możemy zmieniać, mamy swój level, tutaj mamy misje. Misje, jeżeli będziemy wykonywać, dostajemy za nie expa do poziomu oraz gwiazdki do karnetu bojowego. O karnecie bojowym zaraz opowiem. To jest nasze lobby. Jeżeli chcemy zmienić opcję, wchodzimy w te trzy tutaj takie paski i klikamy trybik. Tu mamy wszystkie opcje: grafikę, grę, tutaj czułość myszki, takie rzeczy ustawiamy. Jasność najlepiej ustawić na jedynkę. Dźwięki sobie ustawić według upodobań. Ułatwienia dostępu, no to jeżeli jesteśmy daltonistami, to tutaj mamy tryb dla daltonistów. Sterowanie to według waszych upodobań możecie sobie zmieniać. Kontroler, jeżeli gramy na padzie. I konto tam to już co innego. I tak, wychodzimy sobie z opcji, tutaj ustawiamy wszystko tak jak chcemy. Jeżeli chcecie ustawić sobie podobnie jak ja mam, no to wchodźcie tutaj i mam link do kanału, znaczy link do filmiku podam w opisie, gdzie wam pokazuję swoje opcje, ale w sumie nie potrzebne wam to, bo już tutaj wam wszystko pokazałem. To są moje opcje, jakie mam ustawione. Co dalej? Karnet bojowy. Karnet bojowy jest to taka nagroda co sezon. Możemy to kupić za 950 V-dolców i zbieramy tutaj te gwiazdki, czyli robimy misje, zbijamy level i tak dalej, dostajemy gwiazdki i za gwiazdki odblokujemy sobie nagrody w stylu skiny. To jest jeden z lepszych skinów na sam koniec. Typu skiny, typu jakieś ekrany wczytywania, V-dolce, expy, emotikony, emotki i tak dalej. Te nagrody dostajemy za karnet bojowy. Polecam kupić, bardzo się opłaca. Jeżeli wydamy 950 V-dolców, czyli około 40 zł, no to już z samego karnetu bojowego dostajemy 1500, jeżeli cały wbijemy. Jeżeli dopiero zaczynamy grę, no to w tym sezonie już raczej się to nie opłaci, ponieważ do końca sezonu jest 26 dni, sezon trwa około 70. No a ja na razie, zobaczcie, skoro przez niecałe 50 dni wbiłem dopiero 88 stopień, no to nie wiadomo, ile wy byście wbili w 26, jeżeli dopiero zaczynacie. Dalej mamy wyzwania. One są teraz, to jest nowa opcja w tym sezonie dodana. To są wyzwania karnetu bojowego, czyli nowe misje. Co tydzień jest 7 misji. Dobrze mówię? 7. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Tak, 7 misji. Co tydzień jest 7 misji, które wykonujemy po to, żeby dostawać te gwiazdki. Gwiazdki są po to, żeby karnet blokować, już mówiłem. Dalej mamy szafkę. W szafce możemy zmienić swój sztandar, czyli swój tutaj logo. Możemy zmienić swojego skina. Wiele osób prosiło, żebym pokazał skiny, no to macie tutaj teraz, jakie mam skiny ja. Dalej, co możemy zmienić w szafce? Poczekajcie, muszę cofnąć. Możemy zmienić swój plecak. W tym przypadku mam skrzydła. Może być plecak, tarcza z karnetu drugiego poziomu. Plecak, który jest darmowy z Twitch Prime'a. Plecaki, jajko z Wielkanocy. No możemy tu pozmieniać sobie po prostu element ubioru. Dalej mamy zbieraki. Zbierak służy nam po to, żeby farmić, rozwalać rzeczy i farmić sobie surowce. Surowce są bardzo przydatną rzeczą w tej grze. Później w grze o tym opowiem. Dalej, sklep z przedmiotami. Tutaj mamy sklep się uaktualnia codziennie. Przedmioty dnia są codziennie. Wyróżnione przedmioty są zazwyczaj co 2 dni, co 3 dni, bądź co 1 dzień. Zależy od przedmiotu. Ten skin na przykład był na Snowdown, czyli na naszą, że tak powiem, zimę. I wtedy mieliśmy tego skina przez 3 dni. Teraz ten skin jest niestety przez 1 dzień. Jeżeli chcecie go kupić, 1500 V-dolców, około 60 zł. Bardzo fajny skin, polecam. Zbierak. Tutaj mamy jakieś tańce, możemy używać tańców w grze. Typu na przykład Rocket Ride.
Tutaj mamy skiny, znowu taniec, znaczy taniec. Taka emotka, powiedzmy. Sypanie hajsem, to dla bogaczy. Dalej mamy profil. Niestety teraz statystyki są niedostępne, ale tu możemy sprawdzić swój poziom konta, czyli ile leveli wbiliśmy w ciągu wszystkich sezonów. Ja mam 254. Premie do PD. Premie do PD się dostaje za, czyli punktów doświadczenia, dostaje się za bicie karnetu, levelu w karnecie. Premia do PD podczas grania ze znajomymi, czyli to jest dla znajomych 35%, jeżeli gramy z nimi duo lub składy. I sklep. Fałdolce, ceny 40 zł, 100, 240 i 400. To są ceny fałdolcy, jakie możecie sobie zakupić. Jeżeli chodzi o fałdolce, polecam kupić Ratowanie Świata. To jest gra płatna, ale z tego wyfarmimy więcej fałdolcy, niż jakbyśmy kupili sobie tutaj za tę samą cenę. Według mnie. Dalej, co mamy? Mamy swoich znajomych. Tutaj możemy ich dodawać. Troszeczkę już tych znajomych mam, ponieważ jeżeli streamuję, ludzie cały czas mi wysyłają zaproszenia, ja ich akceptuję. Super i tak dalej. Tu dostałem właśnie zaproszenie do gry od Domino. Bardzo fajny gracz, pozdrawiam go serdecznie. Co dalej, co dalej? No i mamy tak, jak zacząć grę. Jeżeli chcemy zacząć grę, mamy tutaj różne tryby. W tym przypadku mamy solo, pary. Pary to jest, gramy duo, oddziały do czterech graczy. Można grać solo na oddziały, można grać duo na oddziały, trójkę na oddziały i czterech na czterech. Dalej mamy, czasami są tryby okresowe, w tym momencie są potężne wybuchy, czyli na same wyrzutnie rakiet, na same granatniki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie bronie, które są na rakiety. Czyli właściwie dwie wyrzutnie rakiet i jeden granatnik. Te wszystkie bronie są tutaj w potężnych wybuchach dwa. No i co, odpalimy sobie solo, pokażę Wam mniej więcej jak to wygląda. Jest wczytywanie treści, ładuje się. Wczytywanie treści 0%, możliwe, że wyłączyli serwery. Nie, jest, działa. Kolejka, jesteśmy w kolejce, oczekiwanie na odpowiedź serwera. Mam nadzieję, że Wam się to spodoba. To jest mój ekran wczytywania z karnetu. Mam nadzieję, że Wam się to spodoba, ponieważ na moim kanale jest bardzo dużo poradników. Jeżeli Wam się to spodoba, zapraszam do innych poradników. Tam jest jak strzelać, jak budować, jak wygrywać i tak dalej. Jesteśmy w lobby. W lobby czekamy na setkę graczy. Jeżeli się nie załadują, to po jakimś czasie po prostu gra wystartuje. Tak jak w tym momencie. Z 95 graczy po 8 sekundach wystartuje nasz autobus. Mamy broń. Tutaj w lobby czasami polecam sobie postrzelać, żeby zobaczyć jak to działa. I lecimy. Lecimy autobusem. Jeżeli graliście w PUBG, no to tam jest samolot. Lecimy autobusem. Na start, na pierwszą grę polecam sobie polecieć gdzieś daleko, gdzie nie będzie graczy. To oczywiście będzie pierwsza gra. Ponieważ no musimy zobaczyć jak to działa, prawda? Dlatego odpalamy sobie mapę tabem. Lecimy powiedzmy, gdzie możemy lecieć. Na mokre moczary. Czekamy, czekamy. Jak będziemy gdzieś na wysokości tych mokrych moczarów, możemy odpalić spację, czyli wyskoczyć. I teraz trzymając W, lecimy do przodu. Ten motyw spadania, te ognie też jest z karnetu bojowego. Możemy lecieć sobie do przodu. Jak będziemy na jakimś poziomie nad ziemią, wtedy odpali nam się automatycznie lotnia. Możemy też lotnie sami odpalać, widzicie, spacją. Nie opłaca się tego wcześniej robić, ponieważ potem może się lotnia zablokować i nie będziemy mogli jej złożyć. To złoży się na to, że polecimy po prostu, będziemy lecieć wyżej i inni gracze mogą nas wyprzedzić, zdobyć skrzynkę. O, polecimy tutaj. Mamy skrzynkę, ze skrzynki wypadają bronie. W tym przypadku to jest nowa pompa, nowy shotgun i granaty. Granaty można rzucać normalnie. Nowy shotgun polecam się nauczyć nim grać, bardzo dobra broń. I lecimy sobie zobaczyć tutaj na mokrych moczarach, czy czegoś nie ma. Tu już widzę jakąś broń. Lecimy po nią. I teraz tak, co z broniami? Bronie mają różne kolory. W zależności od koloru ta broń zadaje tyle damage'a. Zadaje więcej damage'a niż poprzedni jej kolor. Teraz tak, jeżeli chodzi o M-kę, czyli o tę broń. Mamy kolor szary. Mamy kolor zielony, niebieski. Niebieski to jest najlepszy rodzaj M-ki. I polecam, jak macie jeszcze M-kę. Jeżeli chodzi o pistolet maszynowy, czyli o ten. Bardzo mocna broń na blisko. Fioletowy jest najlepszy. Po niebieskim jest od razu fioletowy. O, mamy teraz szary pistolet. To jest najsłabszy rodzaj broni. Najsłabszy kolor broni, przepraszam. Bierzemy. Mamy zbierak. Tu jest zbierak. Jeżeli chcemy, możemy uderzyć w drzewo.
daje nam 19, widzicie, 19 drewna. Jeżeli uderzamy w te punkty niebieskie, rozwalamy dwa razy szybciej. Bijemy dwa razy szybciej. I teraz z tego drewna możemy zacząć budować. Możemy zacząć budować schody. Czekajcie, wejdę na teren, żeby było pokazane. Możemy zacząć budować schody, ścianę, platformę, albo jeszcze taki daszek. To jest taki mini poradnik do budowania. Poradnik do budowania też jest u mnie na kanale. Zapraszam, zobaczcie sobie. Wszystkie poradniki nazywają się poradniki Fortnite. O i teraz tak, mamy leczenie bandaży. Bandażami możemy się uleczyć jedynie do 75 punktów zdrowia. Apteczką możemy uleczyć setkę. Więc zawsze lepiej wziąć apteczkę, jeżeli ją mamy gdzieś w pobliżu. Dalej. Podczas gry warto podskakiwać, ruszać się. Jeżeli graliście w inne FPS-y czy tam strzelanki, to wiadomo, ruch jest ważny, żeby was przeciwnik nie trafił. W tej grze, jak w CS-ie, nie warto kampić. Chyba że czasami przeciwnik was nie widzi, można podejść na kucka, który się klika kontrolem i powoli sobie do niego podejść. On może nas nie usłyszeć i wtedy od pleców możemy go zajść i go zastrzelić. Bierzemy cegły, która leży, kolejną skrzynkę. Mamy potiony. Potiony, pijemy sobie. Te małe potiony możemy użyć do 50 HP. Do 50 właściwie keva. A te duże możemy użyć do setki. Duże potiony, mam nadzieję, że gdzieś znajdę. Jeżeli nie, to pewnie sami je znajdziecie w grze. Polecam grę Fortnite. Dopiero w Polsce ona się rozwija, ale jest naprawdę przekozacka. Sam grałem w LoL'a, sam grałem... Właściwie tylko w LoL'a grałem. Gdy zobaczyłem Fortnite'a, to od razu po prostu, powiedzmy, zakochałem się, poleciałem na Fortnite'a. Teraz mój stream się rozwija dzięki tej grze. Teraz mój kanał się rozwija dzięki tej grze. Naprawdę jest świetnie. Mamy trzy rodzaje pomp. Mamy tę nową, mamy szybką taktyczną i wolną dwulufę, jak to mówią ludzie. Mamy też USP-a właśnie. USP to jest pistolet bardzo cichy. Jeżeli z daleka strzelamy do ludzi, oni nas nie słyszą. To jest cichy pistolet. T4 rzucamy, potem prawym przyciskiem myszy odpalamy. Mało przydatna rzecz, chociaż czasami można ładnie sobie, że tak powiem, kampę zabudować T4. Dalej, chodzimy, zbieramy sobie itemy. Tutaj mamy tego teka, ale zielonego, więc nie bierzemy go. Mamy lepszego fioletowego. Kolejna skrzynka. Zlagowało mnie, przepraszam. No i teraz poradnik nie wskoczy jak na skrzynkę. I teraz tak, jest MK, jest AK. AK strzela serią trzech pocisków. Jeżeli trafimy głowę, no to jest lepsze od MK. Jeżeli nie umiemy trafiać głowy, lepiej wziąć MK. MK też lepiej rozwala budynki. Mamy te bomby. Bomby robią takie coś, że... O, zbugowało się przed chwilą. Niestety po ostatniej aktualizacji coś jest z granatami, że nie zawsze się rzucają. Rzucamy i możemy wyskoczyć sobie z tej bomby. Ta bomba jest bardzo fajna, bardzo przydatna. O, i zabrało mi HP. Mamy też tutaj potiona. To jest duży potion, możemy go użyć, żeby mieć 100 kevlara. 5 sekund się go pije, mamy 100 kevlara. Polecam na start farmić sobie surowce i rozwalać drzewa, rozwalać jakieś cegły, kamienie i tak dalej. Naprawdę farmienie surowców jest podstawą w tej grze, żeby mieć surowce. Mamy AK zielone, przydałoby się niebieskie, powiem szczerze. Jest jeszcze SCAR, czyli to jest najlepsza broń szturmowa. O, i mamy tą pompę taktyczną. Pompa taktyczna. Tak strzela, a pompa nowa. Troszeczkę dłużej trzeba czekać. Jakiś rodzaj teka z tłumikiem. Ciszej strzela podobno, ale to też już jest, że tak powiem, no nieprzydatne to cichsze strzelanie. Ma mniejszy damage, lepiej używać tego teka. Trzeba troszeczkę głośniej, ale jest dużo mocniejszy. Dobra, no to co, zlutowaliśmy sobie. Powiedziałem wam mniej więcej, o co chodzi z Fortnite'em. Powiedziałem, co robić. Mamy też tutaj takie coś jak launchpad. Launchpad stawiamy na ziemi, na swojej platformie i możemy z tego wyskoczyć. Musimy uciekać przed strefą, żeby biec do tego kółka. Bo jeżeli nie, to strefa zabiera nam HP. O, mamy broń na daleko. To jest sztucer, strzelba myśliwska. Są też dwa rodzaje snajperek. Jedna to jest automatyczna, druga to jest AWP-a. Jednostrzałowa. Sztucer, przybliżenie ma. Strzelamy. Jeżeli trafimy głowę, możemy zabić gościa na strzała. Bardzo polecam nauczyć się grania z broni typu AWP, typu karabin snajperski. O, widać, że drzwi są otwarte. Czyli ktoś już tutaj był.
Mogłem jeszcze wrócić po apteczkę, ale no... No i przydałaby mi się. Apteczka mi się bardziej przydała, bo jak wyjdę ze strefy, będę miał mniej HP. Patrzcie, i teraz strefa mi zabiera HP. Biegniemy, żeby wlecieć do strefy. Może znajdziemy jakiegoś przeciwnika po drodze, który też ucieka ze strefy. I o co chodzi w tej grze? To jest gra 100 graczy na mapie i trzeba być pierwszym. Trzeba zabić wszystkich, trzeba być ostatnim graczem. Zostało mi 21, bo tutaj licznik pod minimapką pokazuje mi ilu graczy zostało łącznie ze mną. Czyli zostało 21 graczy, których muszę albo ja zabić, albo muszą się sami powybijać. O, słyszę strzały, polecę zobaczyć, co tam się dzieje. Mam jeszcze w ekwipunku mam przytulne ognisko, tak się nazywa. To ognisko używa się po to, żeby odzyskać sobie HP. Oddaje, co sekundę oddaje 2 HP. Tutaj typek się już buduje. Podjedźmy go troszeczkę. Dobrze gra. Bardzo dobrze gra, powiem szczerze, bo się obudowuje tempo idealnie. Nie wiem, czy chce się z nim strzelać. Szczególnie na poradniku. Dobra, włączmy sobie przytulne ognisko. Gościu tam edytuje budowlę, żeby mnie dojechać. Możemy edytować budowlę? On mnie próbuje zabudować, ale... Kozacko gra, powiem wam szczerze. Buduje się naprawdę super. Ojeju. Oj, mnie zabiła. No niestety zlamiłem. Niestety nie pokazałem wam dobrych place'ów, ale mam nadzieję... O! Jeden HP jej zostawiłem! Czemu? Dobra, nieważne. Mam nadzieję, że wam się to spodoba. Tu pokazałem wam sobie dobrze, że to padłem, bo pokazałem wam jak wygrywać, jak przegrywać teamfighty. Właściwie jeden na jeden, bo to nie jest teamfight. Więc jeżeli wam się podobało, zostawcie suba, bądźcie u mnie na wszystkich odcinkach, bo te poradniki naprawdę ludzie nowi piszą, że się przydaje w tych grach. No zlamiłem strasznie akcję, naprawdę. I co, zapraszam na kolejne poradniki, zapraszam do wpadania na streamy, może czegoś się nauczycie, może ja się czegoś od was nauczę, jeżeli jesteście lepsi. Polecam serdecznie, cześć.